A witam wszystkich. Krzychow, widzę, już odpalił 3-3-0. Ja miałem jechać tam, siać nawozy. Rzut tilem, czy jak to się nazywa. Nic, Krzychow, jedzie pryskać. Pszenicę kończyć. Czy zostało chyba ponad 5 hektarów. Odżywki, aminokwasy, skracanie i coś tam jeszcze. Jutro będzie robota. Kurde, pieście. Urywał się psisko. Jutro będzie o tym robota. Chodzi to jeszcze? Chodzi, tylko trzeba nasmarować. Nie ma czasu, panie. Nie ma czasu taczki załadować, taki zapiernić. Dobra, będziemy ręcznie siać nawóz w takim razie. Nie rzut tirem, tylko będzie rękorzutem. Kurde. Tutaj jest pewnie pozostawiane. Traktory, traktor znaczy się. Trzeba wypychać pół. Jak chcę mi się tego starego klamota wypychać. Bierzem landary. Na takie wycieczki gdzieś. Co to tam tak nalane? To ze wspomagania się leje. A, ze wspomagania, no. Na takie wycieczki przydałby się jakiś ciągnik, tylko żeby gdzieś pojechać w pole. Jak gadacie? Kupić te 25, no to śmiech na sali będzie, czy nie? Tylko kupić na takie tam podróże, gdzieś pojechać, coś. Czy jak myślicie, czy taki T25 by kupił? Więcej on spalił 30? Znaczy, czy mniej spalił, czy równo? Właśnie nie wiadomo. No właśnie. I tu widzę jedną rzecz, która mi się nie podoba bardzo. Tak jakby ten tur był lekko tak nachylony w tą stronę. Nie wiem, czy to widać na kamerze, zobaczcie. Wprawne oko to zobaczy. Musi być wprawne zresztą. I z tamtej strony było podnoszone i tutaj trzeba je tak samo zrobić. Tym podnieść w górę tak ze 2 cm, ale nie chcę się tego już ciąć, przerabiać. Dobrze jest. Chyba tak zostanie. A kto to będzie na to się przyglądał? Strzelać tego też nikt nie będzie. No dobra. Łogień, panie Jacku. Także życie na wsi ma swoje dobre i złe strony. Zależy kto co lubi, nie? Ja to lubię żyć na wsi. Coś przyjdziesz z roboty. Zamieszczony przed telewizorem. To się siada, załóżmy, w traktor i się jedzie. Tak jak tym, czekając na sobotę. Jak mi się nudzi, biorę kosiarkę i koszę. No właśnie, tak samo tutaj. Ktoś zapyta, czemu mówię T25? No bo tanio kupi w tanich pieniądzach. Tak patrząc dzisiaj po ułożeniach, nie? Nie wiem. 30 kupić drugą to... drogo. A jedna by była z kabiną, druga byłaby bez. Taki ciągnik by z kabiny, zajebista rzecz. Załóżmy. Powiem wam. O, jak to wysoko, panie. Powiem wam, tak? To 30 by z kabiny pojeździło, to do niektórych rzeczy to jest idealna wręcz. I ciebie widzisz, i ty wszystkich widzisz, i ciebie widzą. No i przyjechałem na pole. Wziąłem sobie troszkę wody, żeby później ręce umyć po siewie, bo to będzie ręczny siew. To mi ciekło olej, nie wiedziałem skąd, a to ciekło z tego przewodu, nie? Bo tak sobie myślę, stamtąd tutaj, ale to podczas jazdy to było trochę niżej, prędkość, kąt padania, kąt odbicia. Dobra, sieję, panie, tutaj. Kiedyś dziadek zawsze ręcznie siał, no bo on ręcznie, wszystko kiedyś siał. Owies. I w ogóle, dobra. Tylko to będzie ciężko łazić po tej ziemi, no ale... Jak to mówi? Ziemia chłopa wydała i ziemia go zje.
Wiecie skąd taki cytat? No. To także tak samo wam dzisiaj powiem, no. To gdzieś trochę wiało, jak ktoś orał. Ale to mniejsze o to. Czyli nawóz na ziemniaki. Nie wiem, czy ja wcześniej gadał. Nie wiem, czy to kamerować, bo jak gdzie nie trafi wiadro, to wstyd będzie zaraz. Ciarcian amonu, to ja sobie ktoś się pytał. Ten, co to ja na rzepak chciał, mnie trochę zostało wóreczek. I to na ziemniaki. Jak znalazł, staleczek można jeszcze. A to czerwone? To jest NPK, jak mi zabrakło tego. Też będzie, panie, co nie będzie NPK. Dobrze. Nie, to trzeba całe wiadylko sypać, bo będę się wracał z końca. Tak zabraknie, i tak zabraknie. A bo to się panie sieje nad polem, takie toś ani na środku drogi. Jak się wysypie to w pole. Dobra. Jedziemy, panie. Akcja. Akcja z nicz. Można sobie to rurko poszulać, po to ja wziąłem. Dobra. Muszę odgruzować to. Jedziemy, panie. Sieję na jedną rękę. Co to znaczy na jedną rękę? Że jednym ciągiem tu sieje. Bo można pisać raz tu, raz tam. Raz tu, raz tam, ale ja się tak nie nauczyłem. Siało się kiedyś na wozy ręcznie. Siałem na jedną rękę, ale tak szerzej. To samo na to samo wychodzi. To trzeba sobie nogi, takie nogi mówię, rękę z nogą tak zsynchronizować. Żeby dobrze było. Wiaderko ja rozsiał, idę po następne. Ludzie pryskają w polach, widzę. Mam chyba sąsiad pszenicę. Pryska. Ursusem 45-12. Dobra. Teraz muszę na dwie ręce walić w tą stronę. Znaczy na dwie strony, tak jak mnie. Żeby się nie wracać. Bo tak przyszło hektar zasiać, to panie. Kurde, że po takiej roli ciężko się łazi. Już niby parę dni urano, ale... No ciężko. Skończył jasiać. Jechał sąsiad, oczywiście tam pryskał pole, teraz tam pryska. Zapierdala, patrzę, opryskiwacz rozłożony, dojeżdża tutaj. Zły, że traktor stoi, kurwa. Chyba się opryskiwacz składa do chuja wafla, nie? Czy jedzie z pola na pole? Jak mówią. I tu ratniarek muszę złożyć. Kurwa. Też tak robicie? Szosą jeszcze można jechać i spadać, nie? No tu stradę trzeba wtedy mieć. Jedziemy dalej. Także jedziemy dalej. Stałem tam się z pół wiadra. Tam wysieję w czupeczku. A reszta tym NPK walnę. Będzie dobrze, nie? Tutaj mamy takie poletko już malutkie. Ogień. Nie wiem, czy to widać na kamerze, jak on, panie, teraz tak rozlatuje. Pod słońcem może będzie widać, bo
Ma takie kryształki odbijające światło. Kurde, wyliczone, panie. Tak to. Reszta tej soli tu wysieje. Może wiadro tam zostawię sobie jeszcze zasiać. Przynajmniej tu będzie. Taka trochę dawka uboższa wyszła. To trzeba jeszcze będzie się zabrnować pewno. Znaczy nie pewno, tylko trzeba będzie. O, traktor jest, zaraz się brony podczepi. Będziemy brunować. Nie, panie. Czerwono się troszkę lepiej sieje. Jak widać, gdzie leci, nie? Tam to ginie w ziemi, tak jakby. Mniej widoczne jest po prostu. Jeszcze jak leci, to widać, jak już spadnie w ziemię. Tak to się sieją. No i można wracać do domu. Obsiane hektary duże, połacia, pola, nawozem, siarczanym amonu, granulowanym oraz tym, NPK. Jakby miał Władka w chałupie, zaraz by pojechał nim pobrunował. Brony by przyczepił. Tylko by głowa ty cała po tych kamykach tam. Po tej roli znaczy. Jeszcze pod koniec dnia, póki się jeszcze nie skończył, widno jeszcze to tylko grata, czy grat, nie grat, no przydatne rzeczy w nim są, nie? Czy tam wałki, coś? Zaraz będę odkręcał to wszystko. Nie chcę być, żeby mi w maskę uderzyło, dlatego tak wolno jadę. Troszkę, żebym to coś poskręcał. Najbardziej to mi chodziło, to był taki ten wałek. A tak go ciężko, kurka wodna. Nie mogłem go zdjąć, bo to koło pieprzone nie poszło. Ten owalek mi chodziło się dostać, a przy okazji parę gratów odkręciłem tutaj. Przesłoma, kurde, stara leży. Dobra, zabieram to gówno w swoje miejsce. Jeszcze za dwa podejścia będzie całkiem rozgłócone. Także na razie cicho. Trzeba wam pokazać to krzycho ląca. Patrzcie, cyganie kląca. Co pan tu długiesz, pokaż pan? A i tak zaraz będzie na złom przed samochód. Da nam pod to blacho. Tak jak bym ci popsuł tam. Czysty przelot trzeba wstawić. Będzie to chodzić teraz? Co? Teraz będzie chodzić, nie? To jeszcze z dwa miesiące przyjeździ. Dla niego się na złom sprzeda. Będziesz go na złom sprzedawał? A kto by kupił? O! Czyli go będzie Hondę kupował. Bo to, był chętny na takie Hondę? Co tam Krzygo trzeba robić, nie? Rażą zmienić? Ale ma. Mam, ale mi się pompę mam. Pasek mam, rolki nie ma. No i blachy jeszcze wkracza. No to tam gdzieś trochę blachę trzeba było coś, tak? No jak był dobry, tym jeszcze nie jeździł. No, jeszcze za dwa lata to się tłuc. Na rybę by to jeździł. Jeździ na rybę? Ty golfa kupowałeś, nie? No. O, że to mi będzie chciał kupić. Takiego będziesz robił jakiego. O. No co mi jest, takie coś dadzą? Cały G pewnie. Jeszcze trzeba dopadać może teraz. No, bo się wyrejestruje i coś się... Silnik się sprzeda udzielnie, a reszta udzielnie. Tak, na złomie to za silnik pewnie są więcej weźmie. Kurwa. Ten silnik to jest żyleta. No właśnie. No, szkoda go sprzedawać. 260 tysięcy. Udokumentowane. Dobra. Także, miłego weekendu. Gdzie pani, to dopiero poniedziałek. Ja też czego weekendu, fajnie.